Grzesznica, grzesznica! Jesteście grzesznicami! Tak, jesteś grzesznicą, fajnie grzesznico! Miłego życia w grzechu! Obyś miała krem z filtrem, bo w piekle jest gorąco jak w piekle! Potrzebujesz jeszcze co najmniej pół litra nafty, by uzyskać efekt. To nie jest pani interes! Nalegam, by pani stąd poszła, bo to miejsce, to prawdziwa rzeźnia niemowlaków. Ale z ciebie ignorant. W Rumunii zamknięto ostatnią ludzką rzeźnię w 70. One są wszędzie. Czy pani planuje właśnie zabić swoje przyszłe dziecko? Nie miałam tego w planach, ale mam dzisiaj wolne. Tylko panią uświadomię, że po przekroczeniu tego progu znajdzie się pani na podwórku diabła. Wy, lewackie ścierwa, nie poznałybyście dzieła diabła, nawet gdyby was własnoręcznie spoliczkowało! Poznałam. Szatan żył w Charlesie Mansonie i założył tak sektę bezwzględnych morderców. Szatan żył w Tedzie Bundym i wykorzystywał jego wdzięki do wabienia ofiar, które następnie dusił i odbywał pośmiertne stosunki. Szatan żył w Jeffreyu Domerze i zachęcał do zwabiania ofiar do jego piwnicy, które potem ćwiartował i zjadał. On zjadał zwłoki? Jeśli to właśnie szatan wręcza mi tabletkę dzień po, to chyba się już wypalił. Zatem miłej zabawy w piekle. Oj, będzie. Wygrzej mi miejsce. Nie mają siedzeń w piekle. Szatan każe ci stać, bo tak jest mniej wygodnie. Byłam umówiona na drugą,